Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Piąty festiwal zespołów regionalnych Beskidu Wyspowego, Beskidzka Podkubecka, uważamy za otwarty. Zespoły regionalne reprezentujące 9 miejscowości wchodzących w skład Beskidu Wyspowego po raz piąty prezentowały kulturę tego malowniczego obszaru na festiwalu Beskidzka Podkubecka. Tym razem gospodarzem przeglądu beskidzkiej kultury była gmina Wiśniowa. Gmina Wiśniowa również jest położona w Beskidzie Wyspowym, przy czym Beskid Wyspowy jest bardzo rozległy i tutaj nie tylko, że mamy kilkanaście gmin, ale również mamy kilka grup etnicznych i między innymi górali zagórzańskich, gdzie u nas to jest miejscowość Węgrówka, ale też Lachów, Krakowiaków i stąd jest olbrzymie bogactwo folkloru tych ziem. Także bardzo się cieszymy, że właśnie tu w Wiśniowej teraz możemy gościć przedstawicieli różnych grup etnicznych, różnych gmin i pokazać to bogactwo, jakim dysponuje Beskid Wyspowy, bogactwo tradycji i folkloru. Witajcie baby, coście gdzie słyszały, a może coś i żeście uwidziały? A, widziały, straszne przygotowania, nawet od nas dziewucha izbę wystroiła. A, widzisz. A ona taka dobra, że tak stroiła, czy byle jak tam robiła? Festiwalowi towarzyszył konkurs, w którym zespoły były oceniane przez profesjonalne jury. To jest bardzo szczególny festiwal i też w tym roku są bardzo, bardzo szczególna jury, komisja. Jest pani Bogucka, która jest etnomuzykologiem, jest pan Benedykt Kafel, który jest etnologiem oraz jest pani Michalina Wojtas, która jest choreografem i regionalistą. To są naprawdę takie najbardziej znane nazwiska tutaj w Małopolsce, które zajmują się tym naszym folklorem właśnie tych ziem. Co jest oceniane podczas tych prezentacji konkursowych? Przede wszystkim kostium, muzyka, sposób wykonania muzyki, taniec, sposób wykonania tego tańca, prawdziwość obrzędów, którą przedstawiają zespoły. Państwo, komisja patrzy bardzo bacznie na to, żeby wszelkiego rodzaju tradycje były zachowane, zarówno w kostiumie, w muzyce, w tańcu, w obrzędzie. Już ze siebie doma, już nie będzie z panną, już będzie schodziła z panami na ranną. Kultura Beskidu Wyspowego jest częścią kultury ogólnonarodowej, częścią kultury polskiej, także mamy olbrzymi dorobek, olbrzymią tradycję. Cieszmy się z tego i chwalmy się tym, bo to jest duży wkład w naszą polskość. Pięknie, Bóg zapłać, żeście pięknie zagrali, zaśpiewali. Ale chłopie, możemy się teraz wszystko zabrać. Dobrze, zeli chłopcy, łowiec i przygrali. Zabrycie z pasą, żeby zachurali. W organizację festiwalu włączyły się koła gospodyń wiejskich z całej gminy. Bardzo szczególnie serdecznie im dziękuję, zwłaszcza koło gospodyń Wiśniowa, Węglówka i Wierzbanowa, bo to one przygotowały te przepyszne smakołyki regionalne. A przy okazji bardzo mocno angażowały się w organizację, zwłaszcza serdeczne podziękowania dla Węglówki. Ponieważ tak naprawdę tą imprezę organizuje nie tylko GOKiS Wiśniowa, ale organizują je właśnie koło gospodyń wiejskich, Poznachowice, strażacy. Tak naprawdę pomagają nam wszyscy i to jest nasza wspólna impreza. Ksiówki. Sztuki, tak? Thank you.
Nowa dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zapewniła, że w Wiśniowej nie zabraknie imprez i wydarzeń promujących kulturę regionu. To, na czym najbardziej mi zależy, to na pewno na teatrach, które tutaj mają swoją bardzo głęboką tradycję. Na pewno bardzo mi zależy na zespole Banda Burek. Na pewno zależy mi na wszystkich kołach gospodyń, na wszystkich grupach, które chciałyby coś zrobić w Domu Kultury, ale też coś chciałyby robić, więc ja będę służyć pomocą wszelkiego rodzaju. I chciałabym, żeby tutaj przyszły. Chciałabym, żebyśmy pracowali razem. Już dzisiaj można zaprosić na Festiwal Teatrów Wiejskich. Oczywiście, że tak, który będzie miał miejsce 18 października. A jeszcze również zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na Dni Otwarte Ośrodka Kultury i hali, które będą miały miejsce 28 września. Hej po dolinie, hej po lesie, wiśniowskie pieśni wichernie się, wiśniowskie pieśni.